Witam was dzisiaj, żegnam was jutro na moim kanale Tylko Takie Cuda Są. Ja jestem Żyłka i dzisiaj witam was w grze EA Sports FC24. Dzisiaj sobie zagramy FC Barcelona kontra Real Madryt. A moim gościem jest... De Paweł, witam wszystkich bardzo serdecznie. Także co, przechodzimy już do gierki. Jesteśmy w FC24 i gramy najnowszymi, że tak powiem, składami. Najlepszymi składami w świecie piłki nożnej. Dokładnie. Mecz zaczynamy na stadionie, który jest już historią. Camp Nou, który, jak wiecie, zostaje przebudowany. Jak widzicie, FC Barcelona ma już nowe stroje. I gram sobie taką formacją. Zmieniłem sobie formację. B. Paweł też zmienił sobie formację. I tak właśnie sobie gramy. Druga minuta, niestety, udziela się też zawodnikom. Przegnijmy jakieś. Gavi dośrodkowanie. No niestety. Ło! Przyjmuję piłkę! Jest! Rzut karny! Proszę państwa, ręka! Trzecia minuta, 25 sekunda. Rzut karny FC Barcelona kontra Real Madryt. Czy ten rzut karny zmieni wynik, czy nie? Robert Lewandowski. Jest! Nie musiałem się ruszać, nie zdążyłem się rzucić i na szczęście wybrałem tego karnego. A mogłem to wykorzystać tak pięknie. Dobra, będę mu nabijał ręce. Taka jest moja taktyka. Ja! I tutaj kolejny rzut rożny. Courtois wybija piłkę, która jest z... I będziemy mieli jeszcze jeden korner. A, Kundu! Courtois broni bramkę, prawie była straszna bramka. Ależ to są emocje. Jest zabawa, są emocje. Tak, tak. Tutaj... Dobra, Lewandowski, Robert Lewandowski, nasz rodak. Nie ma gola, proszę państwa. Lekko niżej byłoby... Tak, blisko. Lekko niżej Żyłka i byłby, myślę, że nawet okno. A wydaje mi się, że... Lekko w prawo. Wydaje mi się, że to zostało przestrzelone. Wrócimy do tego później. I czy będzie gol? Nie ma gola, Ter Stegen broni. Coś tutaj się dzieje. Co tutaj się dzieje? Araujo? Aj, przerwał to podanie. Balde wznowi. I Balde leci. Balde, aj! Zatrzymał faul, to był faul. To był, słuchajcie, faul. Zatrzymanie zawodnika. Jak to się mówi, piłka może przejść, ale zawodnik już nie. Był tutaj strzał z daleka, Courtois na szczęście broni też strzał. Carvajal. Bellingham. Vinicius Junior. Rodrigo. Araujo. Nie było faulu. Gavi. Gavi. Dośrodkowanie Gaviego. Uj, tutaj Modric wybija główką. I Carvajal wybija tą piłkę. No nie powiedziałbym, że Modric tu główką wybił, bo on dostał główkę. No dobrze, Żyłko, jak ci będzie. Gavi. Tutaj i jest podziwne. Gavi może do Roberta. Oj, niestety. Modric wybija tą piłkę. Cross. Jest, aj. Ajajaj, niestety tutaj. Dobra, słuchajcie, to coś się wydarzyło. Oj, tak blisko. Pawłowi. Tak blisko. Że Gavi wychodzi na prowadzenie i co tu się dzieje? Gavi, proszę. Modric po raz trzeci zabiera na piłkę. De Jong. Przechwyt. Rafinha, strzał z daleka. Aj, blisko bramki, obok słupka. Gdyby się trochę bardziej postarał, przycelował, byłoby bardzo groźnie. Na razie jest tylko groźnie. Jak tam odczucia po pierwszych 25 minutach? Wirtualnych. No. Powiem ci, Żyłka, że jest tutaj bardzo zacięty pojedynek. Teraz właśnie tutaj jest blisko bramki i niestety jest spalone. No są tutaj bardzo emocje, mimo że to jest tylko gra wirtualna, są emocje wielkie. Próbuję tutaj właśnie stworzyć jakąś akcję, niestety mi się nie udało. Wzniesienia i upadki, że tak powiem. No tak. Tutaj nie wiem, co on zrobił. Robert Lewandowski przejął tą piłkę! Prawie był faul!
Czy będzie gol? Czy będzie gol? Kurtuła! Aj, Robert! Kurtuła! Robert! Jezus. Ale chciałem Kurtuła wykiwać i Kurtuła. Się nie udało. Kurtuła zrobił tą piłkę, co on zrobił? To byłby piękny gol. Chciałem zrobić klasę światową. Wyszło jak zwykle. Bellingham, Bellingham. Vini Junior. Ajajaj. Don, Joao. Gavi. Gavi biegnie z piłką, nie zatrzymuje się. O, tutaj za to zatrzymuje go ktoś. Jest. Dobra, przynajmniej zyskaliśmy ten czas, aby się ustawić. Na kontrę. Bellingham. Vini Junior, Vini Junior. Rodrigo. O kurcze, sito chyba było. Teraz Vinicius Junior. Ale sito, sito, mamy tutaj prawie skórze maksy, że sobie się udało. De Jong, Lewandowski. Frankie. Freddy De Jong, o ile się nie mylę. A Robert prawie to przejął, ale no niestety. Odzyskują posiadanie. Źle była wystawiona piłka. Czy Bellingham strzeli gola? Bellingham! Nie ma gola! Nie ma gola! Tak blisko! Tak blisko to było! A, by się postarał. Musiałby się postarać. Tak blisko, kurczę. Postarałby się bardziej, byłby ten gol. Stres, emocje go zjadły. Czy będzie gol i wy Ter Stegen piastuje tą piłkę, czy będzie gol? Aj, nie ma. Czy będzie gol, Ter Stegen łapie piłeczkę. Mogą zrobić przewrotkę, a dokładnie Bellingham mógł zrobić przewrotkę, niestety się nie udało. Balde do Gaviego, Gavi. Alaba wybija tą piłkę. Gavi, gdzie Gavi dał? Aj, niestety. Rodrigo. Ajajaj. Dobra. Jest. Freddy De Jong. Jest kontuzja na boisku. Stop. Kontuzja. Vini Junior. Rodrigo. Pomyliłem się. Przepraszam bardzo. Rodrigo leży. No i naciągnął kolano. Karetka go zabiera, także do zobaczenia. Dobra, słuchajcie, wznawiamy już mecz. A czemu ja podałem do ciebie? Rzut sędziowski to był. Także chciałbym tylko tu powiedzieć, że Rodrigo został zmieniony na Rudigera. Czy jakoś. Czy będzie bramka? Jest bramka! Doliczone minucie. No niestety, Barcelona 47 minuta. Legenda 2023 roku, czyli Bellingham. Strzela bramkę po raz kolejny. Nie zazdroszczę golkiperowi. No i gol. 1-0. Też Stegenowi zabrakło milimetrów, żeby to wyjąć. No i koniec. Koniec pierwszej połowy. 1-0 prowadzi Real Madryt, 0 Barcelona. Dobra, zobaczcie sobie tutaj statystyki. Posiadanie piłki, Barcelona większe. Za to skuteczność dryblingów ma Real. Celność strzałów? Barcelona. Dokładność podań? No, Real. Słuchajcie, popełnione faule więcej ma Real, no ale tak wyglądają te, że tak powiem, właśnie statystyki. Także co, wznawiamy mecz, drugą połowę meczu, 45 minuta. De Jong został zmieniony na Gundogana, no różnie mówią na niego. Chociaż ja wymawiam Gundogan. Oczywiście my nie jesteśmy tutaj profesjonalistami, tylko amatorami w komentowaniu meczy i tak dalej. Także za wszelkie błędy was bardzo przepraszamy. Dlaczego tu jest rzut wolny? Co tu się wydarzyło? Jest rzut wolny, 49 minuta meczu. Kładam sobie tutaj nisko. Niestety się nie udało, nie wiem dlaczego to tak poszło. Jest faul. Balde leży. Żółta kartka dla zawodnika Real Madrid. Cross, żółta kartka. Nie! Co tu się wydarzyło? Co ja zrobiłem? Ajajaj. Czemu? Aha, fajnie, że on czekał aż. Dobrze. Ter Stegen. Balde wystawił do Araujo. Dobra. Aj. Tutaj trzy zabierki. Robert. Windogan. Aj. Jest Alaba. Wykrywa piłkę. Bellingham, co tu się dzieje? Jest przejęcie piłki. Czy będzie gol? Nie ma. Ter Stegen broni. Co za emocje, co za mecz. Ter Stegen broni, tam jest rzut rożny. Znowiony rzut rożny. Będzie okazja, by je umocnić. Jest tutaj przewrota, niestety nie w tym stronę, co trzeba. Robert Lewandowski przejął piłkę i
wybił piłkę. Araujo wybija piłkę. Araujo. Robert Lewandowski, Robert Lewandowski. Czy mu się uda? Czy utrzyma piłkę przy linii? Utrzymał ją. Gavi. Gavi do Gundogana. Jest gol! Proszę Państwa! Gundogan strzela pierwszego gola dla Barcelony. Courtois niestety nie zdoła tego wybronić. Bardzo mało brakowało. Dokładnie tak samo mało jak w pierwszej połowie meczu. Też tego nowi, no ale trudno. Jak na razie, 1-1. Zapraszam do drugiej części spotkania, co ja tutaj jadam. Do drugiej części meczu po golu na 1-1. Także co, mecz jakby zaczął się od początku. Tak to właśnie wygląda. Tutaj strata gola niestety. Strata to zaraz będzie plus. Strata gola niestety, ale nie ma co się poddawać. Jest 1-1, będzie jeszcze dobrze. Jest tutaj faul. Niestety. Bellingham. Dobra. Wznowienie. Zrzutu wolnego. Alaba. Bellingham. Jest tutaj strzał. Zblokowany. Rafinha, Rafinha. Robert Lewandowski chyba był spalony. Nie, nie było spalonego. Dobrze. I czy to będzie gol tego młodzieńca? Nie. Młodzieniec daje gola Robertowi. 2-1, 65 minuta. Real Madryt, FC Barcelona, 2-1. Robert Lewandowski strzelił właśnie gol. Dobra. Przechodzimy do kolejnej części meczu po 2-1. Już Robert Lewandowski chciał przejąć piłkę. Niestety się nie udało. No i był faul. Alaba. Teraz piłkę na rzecz rywali. Dzięki, dzięki. Dobra, słuchajcie, wznawiamy mecz. Gavi. Gavi idzie. A ja bym tu rzut karny. Jest pusta bramka! 3-1. Style gry! Nawet zdobyłem trofeum. Style gry. Główka Robert Lewandowski. 3-1. To już jest chyba pogrzebanie, to już jest chyba pogrzebanie Realu Madryt. Chociaż sport, a zwłaszcza piłka jest nieprzewidywalna. Prawda. Gundogan, Joao Felix. I było niestety faul. Pedri. Ale gra kontynuowana. Aj! Nachła, przepraszam bardzo, zabiera piłkę. A Vini Junior wychodzi. No i niestety, niestety bardzo. Hashtagiem wychodzi do gry. Co tu się dzieje? Ła! Czy nie ma nikogo? Nie ma nikogo! Nie! Nie ma nikogo! Co to bije? Co tu się stało? Emocje! Jakie życie! Barcelona niestety za dużo wolnego sobie dała. Za bardzo odpuściła. No i tak tracą bramkę, chociaż na pustaka nikt nie trafił. Też tak jak wyszedł do gry, piłka zabrana, dobitka z tego. Aj, z tak blisko było, no pod pachą. Co tutaj chyba, Ter Stegen poczuł się tutaj obrońcą jakimś. Ter Stegen poczuł się znieważony, ale wychodzi znowu i teraz mu się to uda. Ale, au, au. A, ręka była. A nie, a, dobra, nie było. Gundogan. Araujo. Araujo. No i jak widzicie, piłka nieprzewidywalna, mecz nie jest pogrzebany. Tylko Real musi dać z siebie wszystko, aby wygrać ten mecz. Albo chociaż go zremisować. Jak na razie Koundé może pogrzebać ten mecz. Może być to również Robert Lewandowski. A może być to również Ter Stegen. A może być to Vini, który wystrzelił teraz gola. Niestety, tym się ślało. No mów. Co? Ja myślałem, że jest rzut ważny. A to nie ważne. Co się strzelało? No, te, przewrotnie. Już nie masz, dobra. L2 plus twój kwadrat. Jest to Pedri, no niestety. Courtois to wybrane 3 minuty do zakończenia meczu, plus zaliczony czas, jaki będzie. Aj, ty, to jest zacięty pojedynek. I czy będzie gol? Nie ma gola. Aj, jeszcze Robert próbował tam coś ugrać, ale się nie udało.
Ajajaj. Dobra. Lecimy. Obrońca, obrońca się wykłada. Faul tutaj był, niestety. Vini Junior leży. Na szczęście nie ma chyba poważnej kontuzji. Czy... Nie! Czerwona kartka dla Gündogana. Mogłem w sumie nie zmieniać. Myśmy zobaczyli, jak ten mecz się potoczy, nie zmieniając nic w składzie. Aj, Robert, Robert, dobra. Ała! Ajajaj, tutaj nie było nic ciekawego. Aj. Czy dam radę strzelić gola? Ajajaj. Dobra. Vini, Vini. Vini. Czy będzie gol? Rodrigo nie ma gola. I zablokowane. Koniec meczu, 3-2. Koniec meczu. Barcelona wygrywa 3-2. Lecimy! Słuchajcie, także co? Jeżeli wam się filmik spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Ja byłem Żyłka, a to jest D. Paweł. Także co? Żegnamy was dzisiaj. Witam was ja jutro. No i cześć. No i cześć.